dzisiejszym wydaniu powiemy o wizycie samorządowców z Ukrainy, poinformujemy o otwarciu wypożyczalni rowerów dla osób niepełnosprawnych, zobaczymy wiosenny jarmark świąteczny, przyglądniemy się okiem kamery, jak maluchy w żłobku przygotowywały świąteczny koszyczek, zapytamy o Święcimian, jak przygotowują się do świąt, a także zobaczymy relacje z Misterium Męki Pańskiej. Ponad 20-osobowa grupa samorządowców ze wschodniej Ukrainy przebywała w Oświęcimiu. Goście przyjechali do Polski, by zobaczyć, jak samorządy zarządzają miastami, również w sferze kultury, oraz jak przyciągają inwestorów i nowe inwestycje. Obok Oświęcimia byli też m.in. w Zatorze, Bielsku-Białej, Kozach, Bieruniu i Wiśle. Tu jest jakby założenie jest takie, że te reformy ukraińskie w jakimś stopniu idą śladem reform polskich i biorą sobie te polskie reformy w dziedzinie samorządu za pewien model, do którego dążą. Ukraińscy samorządowcy gościli w Galerii Książki, gdzie mieli okazję zapoznać się z działalnością tej instytucji kultury oraz Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka. W Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej rozmawiali o inkubatorze, wsparciu dla przedsiębiorców i inwestycjach w strefie gospodarczej. I trzecie miejsce, które odwiedzimy, to jest, odwiedzimy hotel Hampton by Hilton i jest to pewnego rodzaju przykład, tak? Takie studium przypadku na konkretnej inwestycji. Będzie nam pokazane, jakby w jaki sposób doszło do tego, że akurat taki hotel światowej sieci znalazł się w Oświęcimiu, został to zbudowany i tu funkcjonuje. Wolny czas wykorzystali na zwiedzanie miasta. Pobyt w Oświęcimiu zakończyli wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Z ciekawą i bardzo praktyczną inicjatywą dla osób niepełnosprawnych wyszło Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem. W budynku przy ulicy Dąbrowskiego 125 otworzono wypożyczalnię rowerów trzykołowych. Tak, rowery, które posiadamy do wypożyczenia w naszym stowarzyszeniu, mają specjalną konstrukcję, która umożliwia korzystanie z nich osobom o mniejszej sprawności fizycznej. Mają obniżoną ramę, dzięki czemu łatwiej jest zsiąść z roweru. Są bardzo stabilne, mają dwa koła z tyłu. Ich masa również przyczynia się do tego, że są stabilne. Łatwo się nimi skręca. Posiadają koszyk, w którym można przewieźć na przykład zakupy ze sklepu. Rowery mogą wypożyczać osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Do dyspozycji zainteresowanych osób jest 6 trzykołowych rowerów w dwóch różnych rozmiarach. Dostępne są w dwóch rozmiarach. Te, które tutaj widzimy, są większe. Od poniedziałku dostępne będą również nieco mniejsze. Można je wykorzystać i do rehabilitacji, i do aktywnego wypoczynku. Można je wypożyczyć u nas bezpłatnie na okres jednego miesiąca, a jeżeli nie będzie osób oczekujących, to można przedłużyć. Wypożyczalnia w Oświęcimiu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Podobnym sprzętem dysponuje też dzienny dom pomocy. Myślę, że dosyć sporą sumę uzbieramy. I w ogóle jest tutaj dużo ludzi i myślę, że będzie dobrze. No, pozytywna energia, jak się zbiera. Wtedy człowiek jest taki ucieszony. Barwnie i bardzo wiosennie było w minioną niedzielę w Oświęcimskim Centrum Kultury, gdzie odbywał się wielki jarmark świąteczny. Kiermasz miał charytatywne przesłanie. Impreza w tym roku dedykowana jest 3-letniemu Dominikowi Robkowi. To jest 3-latek z Oświęcimia, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i wcześniactwo. Blisko 40 wystawców z Polski Południowej pojawiło się tutaj, aby wesprzeć ten szczytny cel, ale też aby wzbogacić nasze święta pięknymi przedmiotami rękodzieła artystycznego. I tutaj na stoiskach czeka moc atrakcji na mieszkańców. Mamy wyroby, dekupaż, mamy biżuterię, mamy piękne przedmioty, wiosenne stoiki świąteczne, wielkanocne. Mamy stoiska ze świątecznymi potrawami, mamy stoiska z pierniczkami, ale też fantastyczne zioła przekazane nam przez firmę Plantpol, która jest przyjacielem naszej fundacji. Kwiaty, rośliny, to wszystko dla naszego podopiecznego. Organizatorem jarmarku jest Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy przy udziale Oświęcimskiego Centrum Kultury. No jak się zbiera te pieniądze, to no, jest taka radość, że się komuś pomaga, że ktoś, kto jest na przykład chory, za te pieniądze będzie zdrowy i będzie mógł na przykład biegać, chodzić na lody, tak jak my możemy normalnie. Według mnie warto pomagać osobom, ponieważ sam mogę kiedyś zachorować i wtedy ktoś pomoże mnie.
Mali podopieczni Dziennego Domu Pomocy, który prowadzi żłobek, uczyli się o świętach Wielkiej Nocy i przygotowywali koszyczek wielkanocny. Maluszki bardzo dobrze radziły sobie z tym trudnym zadaniem. Rodzicom rosną wspaniali pomocnicy. I w sobotę wielkanocną pójdziecie ze swoimi rodzicami do kościoła z koszyczkami wielkanocnymi. Dlatego dzisiaj przygotujemy sobie taki koszyczek. Spójrzcie, ciocie wam trochę opowiedzą, co do takiego koszyka się wkłada. Patrzcie, co ja tu mam? Co to jest? To jest zając wielkanocny. Czekoladowy. Zobaczcie. Co ja tu jeszcze wyciągnę? Czary Mary, co tu jest? W Dziennym Domu Pomocy Społecznej w sekcji małych dzieci co roku odbywają się takie zajęcia wielkanocne, w trakcie których przygotowujemy dzieci i cały czas podtrzymujemy tradycje staropolskie. W cyklu takich zajęć nasze dzieci sieją rzeżuchę, pieką babeczki, dekorują i przygotowywują koszyczki wielkanocne. Masełko, tak. Ślicznie. No pięknie. Anikuś włoży... Franuś włoży jajko. Tak, franeczku. Jajeczko, ślicznie. Tak, dzieci uwielbiają te zabawy święta. W tym roku w ogóle przygotowania do Wielkiej Nocy rozpoczęliśmy przygotowaniem pięknych, kolorowych, wiosennych palm. Zresztą w naszej sekcji nie chcemy tylko opierać się na, żeby nasza funkcja ograniczała się tylko do opieki, do pielęgnacji, ale także pragniemy, aby nasze dzieci się rozwijały i żebyśmy... nasze dzieci przygotowywały do dalszej roli, jaką jest przedszkole. Baranka będziesz miała w koszyczku na pewno. Nie bój się tego baranka, on jest ciasta upieczony. Powąchaj noskiem. Ale pachnie. O, to tak pachnie. To ten baranek. Ja nie dam do koszyczka. Oczywiście, dasz do koszyczka. Maluchy są już gotowe na Wielkanoc, a jak nasi mieszkańcy przygotowują się do tych najważniejszych świąt? No przede wszystkim jarzynkę na sałatkę, kupiłam szynkę, kupiłam kiełbaskę swojską fajną. No i co mi więcej trzeba? Jajka pomaluję i można świętować. Myślę, że święta będą wspaniałe dla wszystkich. Pogoda dopisze, to i humory dopisują. No bardzo pozytywnie, pogoda fajna dopisuje. Także tylko się cieszyć. Dobre święta będą. Dobre, też liczę na to, że dobre, zdrowych, w ogóle wszystkim zdrowych i wesołych świąt życzę. Gościliśmy z kamerą na Misterium Męki Pańskiej przygotowanej przez młodzież z Oratorium Salezjańskiego. Przede wszystkim różni się od tych, które były jeszcze parę lat temu takie śpiewane, takie tradycyjne. Od paru lat ta formuła się zmieniła, ten spektakl jest bardziej unowocześniony. W tym roku takim tematem przewodnim jest ciemność. Jest czas, kiedy apostołowie pozostali bez Jezusa po Jego śmierci. Co się wtedy działo z nimi, jak to przeżywali i jak w końcu ten czas skończył się cudownym zmartwychwstaniem Jezusa. Krzycza głośno na Jezusa, przesłuchuje Go. No i to takie w zasadzie... Lubię to robić, poza tym młodzież jest cudowna i właśnie to dzięki nim jestem tutaj, bo ja im dzisiaj podziękowałem, że mogłem z nimi zagrać, bo oni są cudowni naprawdę, a że mam tyle lat, że sprawia mi to przyjemność przede wszystkim. Rola Piotra jest rolą, mi się wydaje, dość trudną, bo w tym roku szczególnie to misterium się głównie opiera na nim. Pokazujemy tak jakby jego przeżycia, jego rozterki emocjonalne, które nim targały w tych w sumie najtrudniejszych chwilach, prawda? Kiedy Jezus właśnie pokazywał tą tajemnicę zbawienia, kiedy został ukrzyżowany i apostołowie byli naprawdę zagubieni. No. I przede wszystkim dla mnie udział w misterium to jest ogromne przeżycie duchowe i też powoduje ogromny wzrost tych wartości religijnych. Jak widać, zespół jest bardzo, bardzo różnorodny. Jest to w większości młodzież licealna, technikum, szkoła zawodowa, kilka osób z tych ostatnich klas gimnazjalnych i są też osoby starsze. Są panowie tutaj z działającego przy parafii chóru
Auxilium, którzy bardzo mężnie od wielu lat grają postacie faryzeuszy i starszych Żydów. Szanowni mieszkańcy Oświęcimia, Wielkanoc to czas zadumy, nadziei i radości. Niech czas Wielkiej Nocy pobudzi nasz optymizm i pogodę ducha oraz da nam siłę na kolejne dni. Niech radość i życzliwość stanie się udziałem nas wszystkich. Życzę Państwu wesołych, rodzinnych, spokojnych i zdrowych świąt wielkanocnych. Wesołego Alleluja!